Cześć, jest mi bardzo miło przedstawić mojego dzisiejszego gościa, a jest nim Katarzyna Pakosińska. Cześć. Bardzo, ale naprawdę bardzo się cieszę, że powstała Twoja druga książka na temat Gruzji, Samara Diso. Zanim może przejdziemy do takiej konkretnej rozmowy, bo spotykamy się w dosyć specyficznych okolicznościach, nagrywasz właśnie audiobooka. No i pytanie, czy Pakosa ma głos do audiobooków? Ale to chyba nie mi na to odpowiadać. Nie wiem, czy się do tego nadaje. Na pewno jakoś sprawdzam się w czytaniu książek dla dzieci, ale czy w czytaniu książek dla dorosłych, no to chyba musi już ocenić osoba, która będzie po drugiej stronie. Również widzę, pytanie jest pomocnicze. Jak śmieją się Gruzini? Jak się śmieją Gruzini? No myślę, że podobnie jak inni ludzie, również śmieją się spontanicznie i radośnie, a tak bardziej poważnie i na serio, na pewno tu chodzi o poczucie humoru gruzińskie, jest bardzo podobny do naszego, wydaje mi się, że nawet jeszcze bardziej abstrakcyjny i wybujały niż nasze polskie. No to już chyba czas przejść do konkretów, a jak przejdziemy do konkretów, no to oczywiście standardowe pytanie dziennikarskie, które muszę zadać, skąd pomysł na książkę? I co oznacza tytuł Samara Diso? Samara Diso to w języku gruzińskim oznacza na zawsze. Bardziej jest to książka czuciowa, tak bym ją nazwała. Czyli takie bardziej przez moje wrażenia, przez moje doświadczenia, przez moje przeżycia, przygody, historii opisane. Oczywiście jak wszystkie przygody w Gruzji, one nie są do końca na poważne, więc stąd i książka jest niepoważna, bo ja też tak naprawdę jestem nie do końca osobą poważną, chociaż zajmuję się najpoważniejszą rzeczą na świecie, satyrą. I tak naprawdę dla kogo jest ta książka napisana? Książka jest tylko i jedynie dla pasjonatów i to jeszcze w dodatku z poczuciem humoru, więc nie wiem, może ze 3 osoby książkę kupią, ale mam nadzieję, że jakoś tak wzbudzi uśmiech. No to właśnie, może jest to szansa, żeby skorzystać, bo książka bardziej rozśmiesza, czy bardziej wzrusza? Myślę, że akurat ta książka ma to oczywiście na celu, żeby człowiek po przeczytaniu tej książki nie dość, że się uśmiechnął, albo czasami popłakał, bo wiem, że są już pierwsze recenzje, że oprócz tego, że jest śmiech, to i te łezki się pojawiają, co bardzo mnie zdziwiło. Więc jeżeli to udało mi się na tych 300 kartach książki osiągnąć, no to rany Julek, idę się upić. W podtytule książki jest napisane, że są to arabeski na temat Gruzji, w dialogu z alter ego spisane. Czyli jest to książka dialogowana, są tam dwie kobietki głównymi bohaterkami. Czy to znaczy, że jest to książka przeznaczona jedynie dla kobiet, czy również mężczyzna coś w niej znajdzie? Gdzie tam książka nie jest dla kobiet? Jest tam oczywiście jest tam bardzo dużo tak zwanych przemyśleń kobiety, które na pewno bardzo kobietom się przydadzą. Ale myślę, że nie, no mężczyźni też, tam jest dużo takich informacji, które myślę, że panów bardzo zainteresują. Chociażby to, że na jednego mężczyznę w Gruzji przypada 5 kobiet. Myślę, że to jest bardzo interesująca wiadomość, kiedy człowiek się wybiera i pakuje plecak. Uwaga, zadaję pytanie, z którego na pewno nie będziesz zadowolona, bo dokładnie wiem, że na takie pytania nie cierpisz odpowiadać, ale będzie dotyczyło Twojego trochę życia prywatnego. No, czy poleciłabyś ją swojemu narzeczonemu? No nie wiem, czy, że tak powiem, mój partner Gruzin, ale myślę, że na pewno jest zainteresowany, co ja mogłam wymodzić na temat jego ojczyzny. To na pewno byłaby ciekawa historia. Czy kiedy tak jak dzisiaj przyjeżdżasz na nagranie, wiem, że jesteś zrąbana, po prostu jesteś prosto z trasy, wracasz z ciężkich kabaretonów, ledwo żyjesz, bo widzę, no przecież widzę, kropelki do oczu nie pomogą. Czy miałaś w ogóle czas przeczytać tuż przed nagraniem fragment książki, który dzisiaj będziesz naczytywała? No nie, oczywiście zawsze przed takim czytaniem cały aparat mowy, tak zwana rozgrzewka dykcyjna, więc to o co dbam, żeby już ten głos się obudził w miarę, chociażby jak tam wstaje jakaś 6 rano, więc potem i tak ten głos mimo woli jest jak za szmatą. Ale mam nadzieję, że są takie różne, jakieś różne pokrętła i że to wszystko jakoś tam jakoś będzie można odratować. Czasami sama się zaskakuje i myślę, że będziemy wyłapywać te historie, bo to są jakieś smaki, kiedy na przykład sama się zgotuje swoją własną historią. No jest to trochę nieprofesjonalne. Po co ja to napisałam? Ale takie rzeczy się zdarzały. A to jestem też ciekawa. Ciekawa jestem, który fragment Samara Diso podczas czytania sprawił, czy sprawi ci największą przyjemność, czy na któryś w ogóle jakoś szczególnie czekasz? Szczególny fragment. Na pewno będę oczekiwała na te wszystkie takie pamiętnikowe historie, bo czasami też pamięć jest ulotna i ten pamiętnik, który tam się pojawia, czyli ten rok 87, to czasami sama oczy otwieram. O ran, to rzeczywiście tak było. No to teraz jeszcze oczywiście jakieś tak zwane pytanie kończące i na rozluźnienie.
No to tak ogólnie. Czy po prostu, czy słuchasz audiobooków? Słucham audiobooków dziecięcych. Zaczęło się od tego, że moja córka, przy której nie zawsze mogłam być wieczorem, a bardzo to dbałam, żeby te książki były czytane, kiedy nawet mamy nie ma, więc pojawiły się audiobooki. Trasy, które pokonuję, to są tysiące kilometrów. I prócz muzyki, której zawsze jestem głodna, bez muzyki to w ogóle dzień stracony, to właśnie Mistrz Małgorzata wreszcie zabrzmiał mi po prostu głosowo, słowowo w samochodzie. Proszę Państwa, nie wiem, co tak naprawdę wyszło z naszej rozmowy. No, rozmawiałam trochę, nie wiem, czy ze swoim alter ego, ale jakby ze swoją połówką. Ja bardzo ją lubię, ale myślę, że więcej jakichś takich emocji to znajdą Państwo w samej książce. Tam się będzie dużo działo, tam będą mi kłótnie, tam będą mi śmiechy, tam będzie również obrażanie, również będą chwile ciszy, które mam nadzieję nie będą dla Państwa puste i nijakie, bo tam mimo wszystko, że nie ma słów, będzie się bardzo dużo działo. Także zapraszam do przeczytania książki, do odsłuchania książki Samaradiso. Na zawsze.